10 najważniejszych plemion indiańskich USA. Na historii planuję zrealizować materiał dotyczący walk białych ludzi z rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej, i z tego względu dziś odcinek o Indianach z USA. Seminole plemię Indian z muskogeńskiej rodziny językowej Indian Ameryki Północnej wywodzącej się ze społeczeństwa Creeków, od których odłączyło się w XVII wieku. Pierwotnie zamieszkiwali północną Florydę, jak również południową Georgię. Dlatego też w najbardziej rozpowszechnionym podejściu do historii Stanów Zjednoczonych uważa się ich za mieszkańców południowej Florydy, nie unikając faktu, że na bagienne tereny dzisiejszego parku narodowego Everglades Wkroczyli uciekając przed białymi. Historia ich zatargów z białymi sięga co najmniej roku 1812, ale nabrała szczególnie wyraźnego natężenia w latach 1817-18 podczas tzw. pierwszej wojny floryckiej. Armia amerykańska pod wodzą generała Andrew Jacksona, późniejszego siódmego prezydenta Stanów Zjednoczonych, dokonała jawnej napaści zbrojnej zabijając ponad 300 Indian. Pozostali członkowie tego plemienia, Zdołali uciec na południe dzisiejszych Stanów Zjednoczonych głównie w rejony bagienne. Krikowie. Dawna Konfederacja Indian Ameryki Północnej obejmuje 13 grup liczących od 66,5 tysiąca do zaledwie kilku osób zamieszkujących kilka Stanów w Stanach Zjednoczonych, głównie Oklahomę, Alabamę, Georgię i Florydę. Posługują się językiem Krik z rodziny Muskogi. Według danych. Podczas spisu powszechnego w 2000 roku 40 223 obywateli USA zadeklarowało, że jest pochodzenia wyłącznie Creek, zaś 71 310 oświadczyło, że ma pochodzenie wyłącznie lub między innymi Creek. Czoktawowie, plemię północnoamerykańskich Indian, największe wśród południowych plemion z językowej rodziny muskogejskiej. Zamieszkiwali środkowe i południowe połacie stanu Mississippi, gdzie zajmowali się uprawą ziemi. Ich nazwa pochodzi prawdopodobnie od hiszpańskiego słowa chato, czyli płaski. Jako, że spłaszczali sobie głowy, mieli charakterystyczne obyczaje pogrzebowe, przed włożeniem kości czaszek do skrzynek i koszy oczyszczali je dokładnie z resztek tkanki, zajmowali się tym starcy o bardzo długich paznokciach, którzy wyłącznie w tym celu hodowali owe paznokcie. Innym niezwykłym obyczajem było niestrzyżenie włosów przez mężczyzn, z którego to powodu sąsiednie plemiona nazywały niekiedy długowłosymi. Co ciekawe, brali udział w pierwszej wojnie światowej. Czoktawowie obsługiwali telefony polowe, przekazując informacje we własnym języku, całkowicie niezrozumiałym dla podsłuchujących Niemców. Wowie plemię Indian Ameryki Północnej, blisko spokrewnione z Creekami i Czoktawami, Było to plemię bardzo wojownicze, które nieomal zniszczyło armię DeSoto w roku 1541. Zamieszkiwali północne obszary dzisiejszego stanu Mississippi, Alabama i część Tennessee. Byli właścicielami niewolników, ale wraz z zakończeniem wojny secesyjnej uwolnili ich i przyjęli do własnego plemienia. Po przymusowym przesiedleniu do Klachomy stali się członkami pięciu cywilizowanych plemion. Ich wodzowie nosili miano Mingos. Wodzem Chikasawów na przełomie XVIII i XIX wieku był William Colbert. Walczył po stronie kolonistów w czasie rewolucji amerykańskiej i wojny 1812, a w roku 1816 scedował ziemię Chikasawów rządowi Stanów Zjednoczonych. Kika powie, plemię Indian Ameryki Północnej zamieszkujące pierwotnie południowo-wschodnie obszary dzisiejszego stanu Michigan, ale w XVII wieku wyparte przez Irokezów zasiedliło okolice Przenoski między rzekami Fox i Wisconsin w dzisiejszym hrabstwie Columbia w Wisconsin, a być może także w północnej części stanu Illinois. Obecnie zamieszkują północno-wschodnie Kansas, środkowo-Oklahomę i północny Meksyk. Krótko mówiąc, przewędrowali całe Stany. W roku 1712 wraz z lisami uderzyli i spalili Fort Detroit, ale później byli sprzymierzeńcami Francuzów. W trudnym okresie część plemienia wyemigrowała do Meksyku i od tego czasu znana jest jako Mexican Kickapoo. W roku 1870 żołnierze US Army przekroczyli nielegalnie granicę meksykańską i spalili największą wioskę Kickapów, po czym wycofali się. Porywając grupę kobiet i dzieci w charakterze zakładników na terytorium indiańskie. W tej sytuacji większość mężczyzn wróciła w latach 1876-74 do rezerwatu w Oklahomie. Część, która pozostała w Meksyku, osiedliła się w przygranicznym rezerwacie. Irokezi. Liga plemion Indian Ameryki Północnej, zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od rzeki Świętego Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwania i Maine, niemal cały stan Vermont oraz południowe obszary kanadyjskich prowincji Quebec i Ontario. Irokezi stworzyli jedną z najbardziej zaawansowanych cywilizacyjnie kultur Indian Ameryki Północnej. Prowadzili osiadły tryb życia i swoją gospodarkę do czasu przybycia Europejczyków, opierali na rolnictwie, uprawiali kilka odmian kukurydzy, fasoleł i dynił. Posługiwali się sprawnie metodą wyrębu i wypalania. Mieszkali w tak zwanych długich domach, które mogły pomieścić kilka rodzin. I Irokezi porywali kobiety z sąsiednich plemion na żony i dzieci do adopcji. Ze swych ziem zostali wyparci po amerykańskiej wojnie o niepodległość kiedy to rosnące w siłę Stany Zjednoczone zmusiły ich do ucieczki na brytyjskie obszary Kanady. Schyłek potęgi Irokezów nastąpił w XIX wieku, gdy futra Bobrów wyszły w Europie z mody, a w związku z czym znaczenie tego handlu dla Irokezów znacznie spadło. Cirokezi, plemię Indian Ameryki Północnej, pierwotnie wywodzące się od Irokezów i zamieszkujące podgórskie zachodnie obszary Króliny Południowej, Północnej, Północną Georgię i Wschodnie Tennessee. Później większość jego członków została przymusowo przesiedlona na tereny płaskowyżu Ozark. Byli jednym z plemion wliczanych w skład grupy pięciu cywilizowanych plemion. Posługują się językiem czirokeskim. Czarne stopy. Federacja trzech blisko spokrewnionych plemion Indian Ameryki Północnej zamieszkujących prowincję Alberta w Kanadzie i Stan Montana w Stanach Zjednoczonych byli jednym z pierwszych plemion zmuszonych do opuszczenia lasów i wyruszenia na prerie. W pierwszej połowie XVIII wieku weszli w posiadanie koni i broni palnej, wtedy też dotarli do podnóża gór skalistych i montanny. Szczyt potęgi osiągnęli w pierwszej połowie XIX wieku. Byli aktywną regionalną potęgą militarną, spychającą słabsze plemiona na tereny mniej atrakcyjne. Mieszkali w namiotach ze skór bizonich zwanych Tipi. Do 1806 roku skutecznie bronili swoich terenów przed białymi traperami. Od końca XIX wieku czarne stopy uprawiają rolę i hodują bydło. Ich rezerwaty znajdują się w Stanach Alberta w Kanadzie i w Montanie. Pueblo. Grupa plemion indiańskich Arizony i Nowego Meksyku wchodzi w skład południowo-zachodniego kręgu kulturowego Indian Północnoamerykańskich. Ich nazwa wywodzi się z języka hiszpańskiego, w którym oznacza wioskę ze względu na specyficzne osadnictwo stanowiące znak rozmoznawczy Indian Pueblo. Gospodarka Indian opierała się zawsze na rolnictwie i hodowli. W latach silnej walki z ideologiami socjalistycznymi Indian Pueblo na siłę zmuszano do podziału ich ziemi na działki i do zaniechania wspólnego życia. Kojarzącego się ze systemem socjalistycznym, jednak starania te niezbyt powiadły się i dziś wśród Indian Pueblo nadal spotyka się przykłady tradycyjnej gospodarki plemiennej. Od czasu, gdy na sąsiednie tereny przybyli Apache, spokojni Pueblo byli nieustannie nękani ich najazdami rabunkowymi. By się przed nimi chronić, często szli na układy z Hiszpanami, potem Meksykanami i Amerykanami. Apache. Zespół grup etnicznych Indian Ameryki Północnej spokrewnionych prawdopodobnie z Atabaskami, zamieszkujących głównie stan Nowy Meksyk. Apache zorganizowani byli w samodzielne ekonomiczne. Grupy. Po rozpoczęciu kolonializacji Ameryki przez Europejczyków wyróżnili się walkami najpierw z Hiszpanami, a następnie z Meksykanami i Amerykanami. Kulminacja walk przypadła na lata przymusowych wysiedleń. Wojny Apaczów z Białymi i okres koczowniczego trybu życia plemienia skończyły się z chwilą poddania się Jeronima. Rozpoczął się trudny okres adaptacji do nowych warunków życia w rezerwatach, dezintegracji tradycyjnych struktur i asymilacji. Apacze nie całkiem pogodzili się z rządami. Białych. Do ostatniej potyczki z kolonialistami doszło w 1924 roku w Arizonie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam na światową historię, gdzie lada moment zostanie poruszony właśnie temat wojny białych z Indianami. Zaglądajcie również na kanał Drama TV. Trzymajcie się, cześć.